Chciałem przedstawić mankament z moją Hondą Accord 2.2 diesel. Odpalam ją na ciepłym silniku. Na zimnym, przed chwilką jak przyjechałem z pewnego miejsca, to tego nie było. Kontrolka ładowania jest. Odpalam samochód i znika. 2 minuty od tego momentu poczekamy. I to będzie 2 minuty 17 bodajże, jak filmik będzie miał. Po dosłownie 2 minutach od uruchomienia pojawia się kontrolka ładowania. Dodam, że alternator był zmieniony na podobno porę generacji. Czyli nie jestem w 100% przekonany, gdyż ta osoba no nie jest to sprawdzone źródło. No ale powiedzmy sobie, że dajmy słowo, że byłby ten alternator zregenerowany, czy regulator napięcia na pewno tam był też wymieniony, bo jeśli nie, to myślę, czy to nie wina regulatora napięcia, ale dokładnie po każdym uruchomieniu na ciepłym silniku po 2 minutach pojawia się z powrotem kontrolka ładowania. I co najlepsze, jak będę dodawał gazu, no wkręcał go na obroty, no to to ładowanie wzrasta. To ładowanie jest teraz w tym przypadku z 13,8, bo mierzyłem dzisiaj za dnia. A jak spadnie po 2 minutach, to jest tak 12,6. 13,8 to jest wciąż małe. Pamiętam, jak zamontowałem ten alternator tydzień temu, to chodził dobrze i było 14,2 ładowanie. To było w miarę w normie. No a tutaj zaraz, zapewne za minutkę się pojawi z powrotem ta kontrolka. I co jeszcze najlepsze, jak ta kontrolka się pojawi, to po zapaleniu świateł zaczyna wzrastać ładowanie do 13,8 z powrotem i gaśnie kontrolka. Tak jak również po włączeniu lusterek podgrzewanych też gaśnie kontrolka ładowania. Zaraz to zademonstruję. Także... No nie wiem, czy słyszałem, że to może być coś pod bezpiecznikami ECL, bodajże nie wiem, jaki taki 3 litrowy skrót od takiego małego jakby przekaźnika pod skrzynką bezpieczników. Kosztują tutaj w Anglii, bo ja tu z Anglii jestem, 45 funtów. No i tak się zastanawiam, czy to nie jest on, czy to jest raczej regulator napięcia na alternatorze, czy może diody na alternatorze. Nie wiem, może ktoś by poradził, co to mogłoby być. Sobie sam bym to chciał jakoś zdiagnozować. O, i tak myślę z 10 sekund, bo już 2 minuty 10, no do 10 sekund już się coś powinno... O, pojawiła się. To, o czym mówiłem. Wystarczy, że potrzymam na obrotach nawet 2000. Gaśnie. I teraz już jest ładowanie 13,8 z tego, co patrzyłem wcześniej. Puszczam, 5 sekund dosłownie i wraca z powrotem. No może z 10. No jest z powrotem. Tak samo jak światła są zgaszone, zapalam światła. Gaśnie. Gaszę światła. Zapala się. Tak samo jak podgrzewanie tylnej szyby włączam, lusterek. Kontrolka gaśnie. Wyłączam teraz podgrzewanie lusterek. Kontrolka się zapala. I wtedy jak ona się zapala, to jest 12,6, a jak gaśnie jest 13,8. I każde dodanie gazu też powoduje, że ona gaśnie. Proszę, pomóżcie.